Zobaczcie, jakie to pompony. Jak one się tu znalazły? Ciekawe. Zobaczcie, jakie ma piękny włos. Ona chyba jest z Egiptu. Pozwolę. Włos z Egiptu. I ma pomarańczową, piękną pieluszkę. Zobaczcie. Ta jest też ładna. Ma niebieskie oczka. I buźkę. A na końcu chyba będzie najlepsza. Bo będzie też brokatowa. Zobaczcie. Tylko ona ma ładną fryzurę. Jakbyście chcieli taką mieć fryzurę, to napiszcie w komentarzach, bo ona jest piękna. I to jest nasza ostatnia lalka. Zobaczcie, też jest piękna. Też jest brokatowa jak ta. I obie są piękne. Nadszedł czas na zwierzątka. Zobaczcie. Zaraz będziemy mieć do tego pieska laleczkę, bo chyba gdzieś tu ją mam. Tutaj gdzieś, w tej partii. A zobaczcie w ogóle, jaki on jest słodziaczek. Zobaczcie, ta jest podobna do niego. I zobaczcie, znowu pompony, ale tym razem trzy. Zobaczcie, jaki piękny kotek. Chyba on jest nietoperzem. Chyba umie latać, bo ma takie ładne skrzydła. Mam tutaj laleczkę do niego, ale jeszcze mam tu chłopczyka do niego. Ale nie mogę jeszcze. On jest w dużych laleczkach. Lol, super jest. Więc musimy troszeczkę poczekać jeszcze. Zobaczcie, jaka jest piękna ta lolka. Przepiękna jest, prawda? I ma ładną fryzurkę. Ależ ona jest piękna. A ta jest też trochę podobna. No. Ma podobną fryzurę. Prawda? Zobaczcie. A ta? Ma fioletowe włoski. Jest trochę podobna do tej. Prawda? Zobaczcie, jaki ten piesek jest chyba najładniejszy. Jeszcze zostały dwa pieski. Chyba jeden to konik. Ale zobaczymy, czy to na pewno konik. Zobaczcie, jakie ma piękne włosy. Jest calutki, bialutki. Nawet rymuje się. Nawet ma rzęsy. Już dwa naraz pokażę. Czy to jest konik, czy pies, czy kot? Napiszcie w komentarzu, bo nie mogę się zdecydować. A zobaczcie, jaki ten piękny piesiu. I ma chyba do niego panna. Chyba panią ma do... Ten piesek ma chyba panno do siebie. Prawda? Zobaczycie.